lullabajki to jest chyba dobry przykład czegoś, co, co się nazywa synergią, o ile dobrze rozumiem to słowo. To znaczy suma składników daje znacznie więcej niż poszczególne składniki. Wieczór, cisza w pokoju, zegar znudził się znowu, niecierpliwa godzina ciebie się dopomina. Wieczór, cisza w pokoju. Jest to koncert kołysanek, bajek, muzycznych opowiastek. Podobnie jak większość rzeczy, które robimy, ta też nie jest osadzona w żadnej nazywalnej stylistyce, wydaje mi się. To jest po prostu wypadkowa muzycznego życia, jakie prowadzimy na co dzień. Zajmujemy się bardzo różnymi rzeczami. Przytul mnie, nuć do ucha, nutę miękką i przyjemną. Przytul mnie, nuć do ucha, nutę miękką i wzajemną. Połóż się, nuć do ucha, przyszłość lekką i przepiękną. Obok mnie, złóż do łóżka. Energia dziecięca się udziela strasznie. No i to generalnie Stowarzyszenie Chorea i Chór Chorea. To są ludzie, którzy wkładają w swoją pracę tyle serca i tyle energii, że to się po prostu udziela. Jesteśmy z Krakowa, jesteśmy z Warszawy, jesteśmy z Łodzi, jesteśmy z kategorii wiekowych od lat 4, tak, tyle Anielka Przybysz, do lat pewnie 50 z górką. To najfajniejsze to oczywiście muzyka jest najfajniejsza w tym projekcie. Jest trochę muzycznych smaczków, nietypowych dla kołysanek. Zobaczyć, posłuchać, bo oprócz samej bajeczki i całej miłej otoczki i pięknych tekstów o różnych zwierzątkach i chłopczykach, którzy żeglują na Księżycu i dużo jest o gwiazdach, to jest bardzo ładna muzyka, która myślę, że rozwija słuchacza bardzo.